Szanowni Państwo, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Witam serdecznie. Zajmiemy się w tym tutorialu cząstkami, konkretnie ich dziećmi. A więc będziemy dzisiaj robić tak zwane children. A więc, aby to pokazać jakoś sensownie, dodam do sceny plane'a, obrócę go 90 stopni i odsunę troszkę w bok. A następnie powiększę scenę tak, aby było cokolwiek tutaj widać. Teraz przełączę się do panelu z cząstkami, dodam nowy system cząstek i tym cząstkom ustawię czas życia około 1000, a czas generowania się również około 1000. Samych cząstek jest 1000, a więc one się będą generowały teraz dosyć powoli. W panelu cache ustawię sobie krok tego cache'a na 1, a jeżeli przejdę niżej, mogę zmienić velocity na 2, aby one leciały troszkę szybciej. Czas życia zmieniłem, fizyka zostaje, w polach siłowych natomiast wyłączam coś takiego jak grawitacja, aby te cząstki nie spadały. Teraz efekt jest taki, że one sobie po prostu lecą ze strony lewej na prawą i po jakimś tam czasie będą ginąć marnie. Oczywiście tego już nie musimy oglądać. No i teraz tak, children to jest ustawienie, które pozwala przy tym 1000 cząstek, które tu mam, zwiększyć ich ilość na renderze, ewentualnie w viewporcie. Można to zrobić bardzo prosto, przechodząc do panelu children i zamiast guzika none włączając guzik simple. Od razu pojawia się masa opcji i niestety będzie trzeba również powiedzieć kilka słów na temat czegoś takiego jak włosy. Włosy to jest osobna seria, do której jeszcze dojdziemy. A więc children, jeżeli teraz zacznę generować, wyglądają w ten sposób. Jeżeli ich nie ma, to widać, że te cząstki są znacznie mniejsze. Chodzi tutaj o to, że każda cząstka, tak zwana cząstka rodzicielska, mamy tutaj także render, jest parents, to są właśnie rodzice tych cząstek, generuje cząstki, które leżą w przestrzeni dookoła niej samej. A więc dostałem teraz takie jakby grupki, takie kubki cząstek, które sobie w przestrzeni spokojnie, jak gdyby nigdy nic lecą. I to są właśnie cząstki potomne. W panelu children pierwszy suwak, który jest, to jest parametr display. Display określa, jak wiele z tych cząstek jest wyświetlanych w viewporcie. I teraz obecnie jest to 10%. Jeżeli ustawię tę wartość na 100%, w tym momencie widzę wszystkie cząstki potomne, które wygenerowały się w okolicy swojego rodzica. Ten rodzic teraz znajduje się mniej więcej w środku każdej z takich paczek. No i dobrze, i teraz tak. Jeżeli tych cząstek jest oczywiście dużo, to będzie mi strasznie zamulał viewport. W związku z tym ten procent tutaj można ograniczyć po to, aby wyświetlać ich bardzo mało. To się przydaje na przykład do robienia trawy, kamieni, żwiru, tam gdzie jest bardzo wiele obiektów. Jeżeli chcę, aby na renderze było mniej cząstek, zmniejszam parametr render. Możemy teraz zobaczyć na wartości 100, ile wyjdzie na renderze. Moja kamera pokazuje te cząstki jako tako. Wychodzi to w ten sposób. No a jeżeli ustawię sobie render na 1%, to tych cząstek jest zauważalnie mniej. Tak więc ten suwak można powiedzieć, że działa. Teraz tak. Ustawmy sobie 100%, render również 100%, chociaż nie będę już renderował. I mamy następne dwa parametry, takie jak size i random. Aby ten size można było rozpoznać, w panelu display włączę sobie wyświetlanie rozmiaru cząstek. No i teraz jeżeli powiększę, to widzę, że wszystkie cząstki rodzicielskie i potomne są tego samego rozmiaru. I ten parametr size można sobie regulować. To są rozmiary dotyczące cząstki, która jest cząstką potomną. Ten size to jest po prostu rozmiar cząstki rodzicielskiej wzięty ileś razy. Na przykład teraz to jest 2 razy większa niż rozmiar rodzica. Teraz jeżeli zmienię parametr random, to w zakresie od 0 do 2 ten random może generować losowe rozmiary tych cząstek dzieci. A więc teraz mogę mieć sytuację taką, że cząstki będą również malutkie. Teraz te parametry są proste. Natomiast ciekawsza sytuacja dochodzi, znaczy pojawia się wtedy, kiedy mamy następne parametry, roughness na przykład, ewentualnie efekty, jakieś inne rzeczy. Żeby to pokazać, będę potrzebował jakiegoś obiektu, który te cząstki będzie mi reprezentował na ekranie. Taki wyświetlacz jak teraz nie jest najlepszy. Zatem wyłączę size, aby nie było tutaj dodatkowych rzeczy i dodam do sceny coś takiego jak torus na przykład. Torus, który ustawię sobie na warstwie na przykład 4, żeby nie przeszkadzał, a następnie użyję tego torusa jako obiektu, który te cząstki będą mi pokazywały. To się robi oczywiście w panelu render, tam gdzie jest object, wybieram sobie z listy dupli object jako torus. To jest oczywiście umówione w innym tutorialu. No i po wybraniu takiej opcji mam na scenie mnóstwo torusów i ich wielkości są całkiem różne. Widać, że są malutkie i duże. To dlatego oczywiście, że mam tutaj random na 1. Jeżeli ustawię random na 0, wtedy wszystkie torusy będą miały dokładnie tę samą wielkość. Ale nie o to tutaj chodzi. Teraz działanie tego systemu w przypadku tych opcji jest takie dosyć ciekawe. Na początek ustawię wielkość torusów troszeczkę mniejszą, abyśmy mieli jakieś rozeznanie w tym, co się dzieje. Być może także wypadałoby dać ich troszkę mniej, bo scena zaczyna lekko niepłynnie chodzić, ale niech zostanie na razie tak.
Teraz tak, parametr uniform oraz size, a także endpoint i shape to są parametry, które określają, w jaki sposób te cząstki podróżując będą się różniły prędkością. A więc jeżeli parametr uniform lekko zwiększę, to zaobserwuję bardzo szybko, że te cząstki, teraz kręcę tym parametrem, jadę w górę, zaczynają się ustawiać w takiej dziwnej konfiguracji, która w miarę upływu czasu i w miarę pokonywania przez nie coraz większej drogi jest coraz bardziej rozsunięta. Ta konfiguracja tutaj się rozpływa, a więc cząstka na początku generuje swoje dzieci ustawione jak żołnierze w szeregu, a następnie one podróżując zmieniają swoją trajektorię. Jest jednak troszeczkę za dużo tych cząstek, zatem dam 50 na display. Teraz się przyjrzymy mu troszeczkę dokładniej. No i teraz tak. Ten parametr uniform może oczywiście być duży lub mały, ale widzimy, że cząstki, które on przesuwa, zmieniają swoją wysokość, nie tylko położenie przód-tył. A więc na przykład przyjrzyjmy się, jak wygląda cząstka. Już patrzę, którą można by tutaj było pokazać. No, weźmy sobie na przykład tę cząstkę stąd. Mam nadzieję, że to widać. Ona jest tutaj, obrysowałem ją na czarno. Jeśli teraz będę zwiększał parametr uniform, to zobaczymy, że ta cząstka przesuwa się nie tylko do przodu, ale również do góry. Ona migruje trochę na ukos jakby. Takie jest dziwne działanie tego parametru. Jeżeli spojrzę na scenę z góry i popatrzę sobie na te cząstki, to również będzie tutaj widoczne pewne przesuwanie w ukośnej linii jakby. Tak jakby one się lekko skręcały podczas tego swojego ruchu. No i tak działa właśnie parametr uniform. I teraz tak, jest tutaj także wartość size. Jeżeli uniform ustawię sobie na 2, to w tym momencie określiłem, że jest po prostu jakieś rozproszenie w tych cząstkach, które żyły dłużej. Natomiast parametr size steruje względną skalą tego rozproszenia. I teraz, jeżeli size będzie większy, to to rozproszenie będzie mniejsze. To jest taka względna skala, dlatego jeżeli size będę zmniejszał, to rozproszenie będzie rosło i przy bardzo malutkich wartościach size dostanę całkowicie rozwiane jakby przez wiatr moje cząstki. A więc one będą migrować z punktu startowego zdecydowanie bardzo szybko, a później stworzą jakąś taką chmurę, w której nie będzie można niczego rozpoznać. Tak to działa. Teraz, jeżeli size będzie duży, to oczywiście względem tego size mniejsze wartości uniform będą powodowały mniejsze rozmycie. Tak to zostało sprytnie zrobione. Mamy teraz następny parametr. Ustawię sobie uniform na 0, size na 1, tak jak to było na początku. Kolejny parametr to jest endpoint i on określa, w jaki sposób te cząstki rozsuwają swoją trajektorię lub też migrują w przodzie i w tyle, czy też raczej w czasie, jak się wzajemnie wyprzedzają. Proszę zobaczyć, shape jest tutaj ustawiony na 1. Jeżeli teraz będę zmieniał ten parametr endpoint, to widzę, że podobnie jak w przypadku uniform, te cząstki migrują, ale teraz ta migracja odbywa się tylko i wyłącznie w kierunku ruchu. A więc mam przesunięcie przód-tył, a nie na boki, tak jak to było poprzednio. I podobnie jak poprzednio, parametr shape określa, czy to jest zmiana, która jest delikatna, czy bardzo gwałtowna. Można mieć takie rozmycie, że cząstki będą się pojawiały już poza punktem, z którego są generowane, a więc tak jakby w tyle, wstecz. Można byłoby spojrzeć i wtedy je zobaczyć. Oczywiście ten parametr jest również względny. Jeżeli jest większy od parametru endpoint, to w tym momencie cząstki się zupełnie nie rozsuwają. Dopiero gdy endpoint przekroczy tę wartość krytyczną, może nastąpić jakieś takie bardzo słabe rozmycie. Teraz jest wartość maksymalna, przy parametrze shape równym prawie 5 nie obserwujemy tego rozmycia. Więc wartość ta musi być poniżej 1, poniżej 2 tutaj i wtedy dopiero jest w porządku. Ustawię te wartości znowu na wartości początkowe. I mamy później jeszcze coś jak parametr random. Parametr random teraz wydaje się, że działa słabo, a to jest dokładnie ta sama sytuacja. On przesuwa po prostu cząstki podobne względem cząstek rodzicielskich, jak widać troszeczkę w tył. I teraz kombinując tymi wszystkimi trzema parametrami, możemy określić, jak będą zachowywały się cząstki lecące w chmurze dookoła cząstki rodzicielskiej. Oczywiście size tutaj działa w podobny sposób, a więc skaluje względnie promień tego rozmycia i zaszumienia. Dobra. Mamy także taki parametr jak threshold. Threshold w przypadku tego random powoduje, że jeżeli jest równy 0, to wszystkie cząstki biorą udział w tym przesuwaniu, czyli zmieniamy losowo położenia wszystkich cząstek. Natomiast jeżeli threshold trochę podniosę, to pewien niewielki procent wybrany przez tą wartość threshold będzie pozostawał bez żadnej zmiany. A więc mogę mieć tylko niektóre cząstki, które doznały działania tych poprzednich parametrów, a część będzie zachowywała się dokładnie tak jak ich rodzic. Więc to odcięcie powoduje nam pewnego rodzaju zaburzenie losowe, no i dodatkowo jeszcze jakby upośledza cały ten system. Bardzo fajna opcja. Zasadniczo polecam korzystać. Weźmy sobie teraz standardowe wartości. No i mamy teraz te parametry takie jak effects.
I tutaj trudno jest mi dosyć pokazać, jak działają, ponieważ jeżeli weźmiemy na przykład shape i go zmienimy, to nic się nie dzieje. Tak samo clamp zmienia tylko delikatnie coś, jak widać, to jest taka dziwna zmiana, trudno powiedzieć, o co chodzi. No więc, aby pokazać, jak to działa, będę musiał zrezygnować z tego wyświetlania obiektu za pomocą toolsa, wrócimy do normalnych cząstek i będę musiał włączyć cząstki, które są reprezentowane poprzez włosy. Włosy, czyli zamiast emitter w ustawieniach cząstek wybieram sobie hair, czyli właśnie włosy. Tych włosów teraz tutaj nie widać. Zaraz ustawimy, żeby je było widać i wtedy będziemy mogli zobaczyć, co dalej z tym można zrobić. Na początek ustawię sobie 10 segmentów, włączę advanced. Mam także tutaj emisję. 1000 włosów to jest troszeczkę za dużo. Ustawię może coś koło 10. Długość może pozostać równa 8. Mamy także nowy panel jak dynamika włosów. O tym nie będę teraz mówił. Weźmy sobie fizykę. Zostawmy tutaj domyślną wielkość. Fizyka nie będzie potrzebna. Emitter mamy. Parents możemy włączyć, jeżeli chcemy. To nieistotne. Mamy też display. A właśnie, render. W renderze nie widać teraz żadnego obiektu, który te włosy reprezentuje. No niestety, to dlatego, że mamy wybrany obiekt, a co więcej, to pole obiekt jest pusta, więc nie ma obiektu, który by te włosy mógł reprezentować. Jeżeli wybiorę stąd na przykład torus, wtedy mam torusy na plainie. Może nie jest to nic szczególnego, ale gdyby ktoś był zainteresowany, dlaczego nic nie było widać, to już teraz wie. Natomiast zamiast takiego wyświetlania za pomocą obiektu, zobaczmy też, że jest mniej opcji, wybiorę sobie path. Path jest to ścieżka i ta ścieżka to jest wyświetlanie włosów. Ja by teraz zobaczyć je, mogę obrócić scenę, proszę zobaczyć, włosy pojawiły się w takich wiązkach. Gdybyśmy nie mieli włączonych children, to one by się pojawiły w postaci takich wąsów tutaj. Może nie widać tego teraz za dobrze, więc wyłączę siatkę, ale można było to pokazać. I teraz mam nadzieję, że pewne takie słabe kreski tutaj są widoczne. To są właśnie te włosy. Ich jest teraz 10, tyle co ustawiłem na samym początku. Dokładnie. Mogę dać ich więcej, będzie wtedy gęściej. 10 wystarcza, aby pokazać, o co chodzi. Może nawet wezmę tylko 3. No i teraz tak. Takie 3 włosy na czyjejś grzywce albo łysej glacy to jest oczywiście mało. Można je czesać grzebieniem, ale to nie o to chodzi. Możemy dodać cząstki w modelu Simple i od razu mamy całe pęki tych włosów. I teraz dopiero będzie można pokazać, jak to działa. No więc teraz tak. Tutaj ustawię sobie jeszcze troszeczkę więcej kroków, to jest panel render, w panelu display także ustawię sobie więcej kroków, po to, aby się lepiej troszeczkę wyświetlało wszystko, na razie będę tłumaczył, o co chodzi. O włosach będzie trzeba zrobić osobną serię i teraz dopiero możemy obejrzeć, o co chodzi z tymi parametrami typu clamp i shape. Otóż te parametry decydują o tym, jak wyświetlany jest taki pęczek włosów właśnie. Może nawet są troszeczkę za duże, więc im trochę tą długość zmniejszę do 5, dajmy na to. I teraz popatrzmy, co się dzieje. Jeżeli przestawię clamp na minus 1, to wszystkie włosy wyrastają z jednej cząstki rodzicielskiej, tej, która była na samym początku na plainie. Nie jest istotne, w którym miejscu stoję w mojej animacji, ponieważ włosy generują się na całej długości czasu od razu. A więc clamp minus 1 oznacza, że cząstki wychodzą z jednego punktu. Natomiast clamp równy 0 oznacza, że one nie wychodzą z jednego punktu, tylko startują równo obok swojego rodzica. Ten rodzic sobie leci po jakiejś trajektorii, generując takie właśnie ścieżki. To jest właśnie system cząstek. Oczywiście, jeżeli clamp ustawię teraz na wartość plus 1, to nastąpi odwrotna sytuacja. Cząstki wszystkie zbiegną się w końcówce swojej trajektorii, tworząc takie igły, takie powiedzmy sobie stożki. No i to jest właśnie działanie tego parametru clamp. Ustawię go teraz na 0, aby mieć wyjściową sytuację. Ustawmy sobie teraz 100%, aby te wiązki były gęstsze. Mogę dać nawet trochę więcej. I teraz parametr shape. Parametr shape określa, w jaki sposób będą w trakcie działania parametru clamp ustawiane te wiązki. Ponieważ clamp teraz jest 0, to nie widzimy żadnego efektu. Ale jeżeli clamp zmniejszę do 0, to zobaczymy, że pojawiły się takie śmieszne pędzelki. A więc mamy jeden włos, jedną cząstkę, która sobie leci przez całą trajektorię, a na samym końcu jest bach. Nagle jakiś taki ogonek, pędzelek, coś jak wybuch. No i to jest właśnie działanie parametru shape. Shape po prostu określa do danego parametru clamp, jak bardzo zagięta jest ta trajektoria rozszerzania się cząstek potomnych. Shape może również wyglądać w ten sposób, a więc dostanę takie bardzo grube strumienie, które od razu po generowaniu w początkowych czasach jakby wylatywania tych cząstek od razu się rozszerzają i później lecą już po takiej jednostajnej trajektorii. A więc shape i clamp warto znać. Powodują, że można ustawić swoje cząstki wyświetlane jako włosy w bardzo ciekawy sposób. Dodatkowo, jeżeli clamp będzie odwrotny,
to działanie będzie również odwrotne, a więc shape będzie generował takie iglice zaostrzone z całej wiązki cząstek. Jeżeli ustawię ten shape niżej, to dostanę coś w rodzaju takiego, powiedzmy sobie pająka. Nitka pajęcza mi się z tym kojarzy i kilka takich niteczek, a z niej później wystaje taka jedna długa. Tak można by to było sobie narysować. Oczywiście z tego można robić różne ciekawe rzeczy. Dobra, teraz tak, następne opcje. Jeżeli ustawię sobie te wszystkie parametry bez zmian, mamy później taki parametr jak length. Length to jest kolejny raz już, ponieważ pierwszy tutaj określa długość włosów, to jest hair length. Mogę sobie zrobić włosy krótsze lub dłuższe, zależnie od potrzeb. Natomiast ta długość, która jest tutaj, określa długość cząstek potomnych, a konkretnie długość włosów, które są generowane przez cząstki potomne, więc mogę znowu przyciąć, ale widzę też, że cząstka rodzicielska leci dalej. Ma to taki efekt, że jeżeli długość wynosi 1 na przykład i mam jakiś efekt typu clamp, to w końcowej trajektorii rodzica ten clamp zbiega się w punkcie. Natomiast jeżeli będę miał ograniczoną długość, to te cząstki przestaną generować się w jakiejś tam chwili i po prostu ten clamp nie dojdzie do punktu. Mam po prostu krótsze te ścieżki. Tak to działa, więc te dwa parametry są w jakiś sposób ze sobą powiązane. I to jest właśnie ten parametr length. Teraz parametr threshold określa, jak wiele cząstek pozostanie niezmienionych przez parametr length. Jeżeli length będzie wynosił 0,5, a threshold podniosę, to zobaczymy, że część z tych cząstek potomnych nadal jednak ma swoją długość pierwotną. To jest znowuż podobne obcięcie jak do tego, co było w przypadku parametrów z grupy roughness. A więc thresholdem mogę zmienić tylko część cząstek i ona wtedy tylko częściowo będzie wpływać na to, co mamy tutaj w parametrze clamp. Teraz, jeżeli popatrzymy z boku na taki system, to zobaczymy, że wszystkie te cząstki rodzicielskie ustawione są na plenie i stąd wyrastają, a cząstki potomne są równiutko z nimi na tym plenie ustawione. Parametr roundness. To tutaj określamy tak naprawdę, jak bardzo nad i pod powierzchnią cząstki mogą się znaleźć w takiej wirtualnej kuli, która jest skupiona dookoła cząstki rodzicielskiej. A więc generowanie nie musi być wcale z tego samego miejsca, ani z tej samej powierzchni. Natomiast radius to jest po prostu promień. To jest promień tej kuli, albo ewentualnie, jeżeli roundness jest 0, to jest promień tego obszaru, z którego cząstki powstają, a więc mogę mieć ten promień duży lub mały. Proszę zobaczyć, może być również taki. Jeżeli teraz wezmę sobie clamp i później jeszcze kink, to mogę mieć na przykład coś takiego, takie dziwne chlapnięcie, spadło coś i się rozpłaszczyło, bo taka bardzo, bardzo rozdeptana miotła. No cóż, nie będę może silił się na jakieś porównania, mam nadzieję, że sam sobie może je wymyśleć. No i mamy także jeszcze parametr seed, który określa, jak te cząstki potomne się ustawiają. I to są wszystkie ustawienia dotyczące cząstek. Mają one jeszcze kilka ukrytych jakby własności, o których być może powiemy podczas innych okazji, gdy będę omawiał jakieś inne własności tego systemu. No więc teraz ustawmy sobie wszystko domyślnie, aby zakończyć ten temat. Radius był, zdaje się, na 0,002. Tak to wyglądało. Pozostało nam oczywiście opowiedzieć na temat tego, jak działa zestaw tych parametrów, które są tutaj. No i może od razu już powiem, żeby nie robić kolejnych tutoriali, a więc polećmy po całości. Nothing oznacza, że cząstki nie będą się w żaden sposób zakręcały, nie będą reagowały na trajektorię inaczej niż rodzic. Jeżeli wezmę sobie curl, to w tym momencie cząstki zaczynają poruszać się po takiej spirali. Teraz tą spiralę mogę sobie elegancko skonfigurować za pomocą parametrów, które nagle stały się dostępne. Więc mamy amplitudę, a więc jakby szerokość ruchów wykonywanych przez te cząstki. Mamy także częstotliwość, a to określa, ile jest tych zakrętów, które cząstki robią podczas swojego ruchu. Proszę zobaczyć, one są skręcone w taką spiralę. Najładniej by to wyglądało, gdybym miał tylko jedną taką cząstkę, więc jeden włos można ładnie uczesać w ten sposób, aby był skręcony. Gdyby to nie był włos, ale zwykłe cząstki, to te cząstki potomne, czyli children, leciałyby dookoła cząstki rodzicielskiej właśnie po takiej spirali. Jest to taki specyficzny przykład ruchu, a więc rodzic leci sobie tak jak normalnie, a children dookoła niego będą zasuwać w kółko, takim ślimakiem. Dobrze, zobaczmy, co mamy jeszcze. Istnieje tutaj coś takiego również jak opcja clamp. I ta opcja clamp wiąże się z opcją clamp, która jest w efektach, ponieważ efekty cały czas możemy sobie tutaj włączyć. Więc jeżeli troszeczkę powiększę promień, a więc ten mój strumień cząstek potomnych będzie grubszy, jednocześnie za pomocą clamp określę, że one mają się sklejać gdzieś tam w jakimś punkcie, to teraz ten parametr clamp określa, w jaki sposób będzie wpływać ten efekt clamp pierwszoplanowy na amplitudę drgań. A więc jeżeli
amplituda będzie dosyć duża, to mogę mieć tą amplitudę, która znika bardzo szybko, ewentualnie taką, która w ogóle nie znika i mam wtedy tylko taką sprężynkę, która robi się coraz cieńsza na końcu. Tak działa ten spreadny efekt. Mam także taki parametr jak flatness, to jest inaczej płaskość, a płaskość określa, że wszystkie cząstki poruszają się dokładnie tak jak rodzic i w trakcie jakby tego ruchu dookoła w osiach prostopadłych do osi ruchu rodzica są zawsze w tej samej odległości od centrum. Jeżeli flatness nie będzie ustawiony na 1, to w tym momencie one są troszeczkę zaburzone tutaj i mamy tutaj jakąś ich okrągłość. Ok, więc tak to działa. Bardzo fajna opcja. Przyznam, że potrafi wygenerować naprawdę wspaniałe efekty. Teraz wróćmy do normalnych ustawień i polećmy jeszcze z pozostałymi rzeczami. Teraz mamy coś takiego jak, niech amplituda wynosi 3, może 2, nie za dużo. Częstotliwość również 2, mamy tego typu efekt. Teraz radial. Radial to jest coś, co tworzy ruch cząstek w inny sposób i one poruszają się w postaci takich pęków. To są pęczki, inaczej mówiąc. Jeżeli zwiększę im amplitudę, znaczy częstotliwość, to będzie ich oczywiście więcej, tych pęczków. No i mamy tutaj znowuż podobne opcje jak poprzednio, a więc clamp, gdybyśmy mieli jakiś ustawiony, on będzie wpływał na to, jak nasza amplituda będzie zmieniać ruch naszych cząstek, no i ewentualnie dodatkowe inne rzeczy. Muszę zobaczyć, mamy tutaj również płaskość, więc one mogą zachowywać się bardzo, że tak powiem, równo, bardzo podobnie do siebie. Ok, tak to wygląda. Następny parametr to jest, a jeszcze mam tutaj shape, który decyduje o tym, jak bardzo ten kształt cząstek jest rozciągnięty. Podobnie jest także w przypadku tego curl tutaj, jeżeli zmniejszę troszeczkę amplitudę, jeżeli troszeczkę zwiększę częstotliwość, to shape określa, jak bardzo rozciągnięta jest ta spirala generowana przez cząstki, a więc ona może być podobnie jak ten shape, który jest tutaj, na początku bardzo intensywnie ściśnięta, albo na końcu bardzo intensywnie ściśnięta. I to powoduje, że mogę tworzyć takie fajnie wiszące sprężynki, jak na przykład pejsy u jakiegoś zacnego osobnika narodowości żydowskiej, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, farkoczyki, może wstążki sylwestrowe czy coś. Ten shape działa w ten sposób, że przesuwa po prostu amplitudę. Tak samo jest w przypadku radial, jak widać tutaj. Ok, takie coś się dzieje i mam także wave. Wave to jest coś, co powoduje, że cząstki poruszają się tak jakby ruchem falowym, ale za to w jakiejś tam jednej płaszczyźnie. I znowu już mamy parametr clamp, który pozwala je giąć. Mamy parametr, który określa ich płaskość. No i oczywiście mamy ich częstotliwość. Jeżeli amplituda nie będzie zbyt duża, a częstotliwość troszeczkę się zmieni, no to w tym momencie ten shape również pozwala nam generować bardzo fajnie wyglądające rzeczy. A na samym końcu jest bright. Bright to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Proszę zobaczyć, co wygenerował. To jest ruch po takiej bardzo skomplikowanej trajektorii, troszeczkę jakby takiej ósemkowej, zygzakowatej. Jeżeli troszeczkę uspokoję amplitudę, to zobaczymy, że tworzy mi się coś w rodzaju takiego warkocza. I najciekawsze jest to, że to jest cały czas jeden zestaw cząstek podobnych. To wszystko leci wokół trajektorii jednego rodzica. A więc jeżeli będę kombinował z tym parametrem, to tutaj mogę uzyskać bardzo fajnie zrobione na przykład warkocze. Bardzo fajnie zrobione są także tutaj takie efekty jak na przykład takie pnącza, które same wokół siebie się oplatają. I taki efekt widzieliśmy na przykład w katedrze Bagińskiego. Więc można wykorzystać ten efekt po to, żeby odtworzyć katedrę w Blenderze. Cała reszta opcji jest tutaj w zasadzie taka sama, a więc nie ma tutaj za bardzo nawet co o nich mówić. Jeżeli będę zwiększał tę częstotliwość, to zobaczymy, że tych splotów będzie coraz więcej. No i oczywiście tutaj są niestety takie schodkowate te krzywe, dlatego że ich wyświetlanie jest tylko w kilku krokach zrobione, a ponieważ mam więcej geometrii, to one się łamią w taki dziwny sposób. Dobra, więc myślę, że to jest z grubsza omówione wszystko to, co można zrobić z cząstkami potomnymi w modelu Simple. No i ja w tym momencie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam.